Satelita PWSAT jest to kostka sześcienna w wymiarach 10×10×10 cm i waży 1 kg. Jest to satelita typu CubeSat, który jest bardzo popularny na całym świecie. Jest stworzony przez uniwersytety, różne firmy, organizacje, które chcą przetestować różne technologie w kosmosie, a także wyedukować przyszłych inżynierów kosmicznych. Nasz satelita jest to satelita, który będzie pierwszym polskim satelitą, jest także pierwszym polskim studenckim satelitą. Ten satelita będzie testował system deorbitacji satelitów, czyli sprawienie ich w atmosferze szybciej niż stałoby się to naturalnie. Z tego satelity, z tej małej kostki zostanie rozwinięty bardzo długi, bo ponad metrowy ogon, który ma wymiary w przekroju około 8 cm i zwiększy powierzchnię tego satelity 10-krotnie, przez co satelita się szybciej spali w atmosferze niż stałoby się to naturalnie. Dodatkowo ten satelita będzie testował nowe ogniwa słoneczne, które właśnie będą na tym ogonie. To są specjalne folie, które jeszcze nigdy nie były dostawane w kosmosie, a także będzie można wysłać do tego satelity wiadomość i potem odebrać z powrotem tę wiadomość, czyli tak zwany repeater.